Witajcie, nazywam się Mateusz Koroz, jestem radcą prawnym, a nasza kancelaria specjalizuje się w ulgach i zwolnieniach podatkowych. Uwaga, dzisiaj jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. No jak tu jestem, patrzę na to wszystko, no aż mi się ciśnie na usta. Ulga na marketing. Wiecie, jak potężne pieniądze trzeba zainwestować, żeby tutaj wziąć udział jako wystawca, kupić sobie stanowisko mniejsze lub większe, takie jak tam z tyłu. To są potężne koszty. Takie stanowisko może kosztować 200-300 tysięcy, na targach zagranicznych nawet czasami koło 1 000 000 zł. No i co? No to jest poważna inwestycja, ale polski system podatkowy, uwaga, ma specjalną zachętę podatkową dla takich firm, które no, wystawiają się na targach, ponoszą te koszty. Tym instrumentem jest ulga na marketing, ulga na ekspansję. Ona prawnie nazywana jest ulga na zwiększenie sprzedaży. O co w tym wszystkim chodzi? Załóżmy, że kupujecie sobie takie stanowisko, czyli ponosicie opłatę za wynajęcie przestrzeni na targach, na konwencji, na kongresie takim jak ten, a potem budujecie swoje stanowisko, delegujecie pracowników, ponosicie koszty związane z ich udziałem w tych wydarzeniach. Na te koszty możecie dostać dofinansowanie z waszych zapłaconych podatków. Jak to wygląda? No załóżmy, że wasz udział w tym wydarzeniu, w Europejskim Kongresie Gospodarczym wyniesie 100 tysięcy złotych, to w ramach tej ulgi podatkowej otrzymacie zwrot wynoszący 19 tysięcy złotych. 1/5 kosztów takich targów dostaniecie z powrotem w ramach ulgi podatkowej. Ciekawe, prawda? A jakie są dodatkowe wymogi? No jest to ulga przede wszystkim dla firm produkcyjnych. To znaczy firmy, które mają jakiś no, fizyczny produkt, który oferują, który wytwarzają. I ta ulga jest związana z takim warunkiem, że musicie zwiększyć sprzedaż. Tak? To znaczy bierzecie udział w tego typu wydarzeniach z celem, że zwiększycie w następnych 2-3 latach sprzedaż waszej firmy. I uwaga, nie musicie zwiększyć o 10, 30, 50%. Wystarczy, nawet jeżeli co roku zwiększycie o złotówkę i wtedy będziecie mogli zatrzymać sobie to dofinansowanie kosztów udziału na przykład w Europejskim Kongresie Gospodarczym. A jeżeli wam się to nie uda, no cóż, możecie potraktować ten instrument jako darmową pożyczkę. Po prostu po tym okresie, w którym nie osiągniecie zwrotu, będziecie musieli po prostu dopłacić podatek, który wcześniej otrzymaliście w formie ulgi. Bardzo fajny instrument, każda firma produkcyjna działająca w Polsce powinna o nim pomyśleć. Pozdrawiam was z Katowic. Hej!